No cóż, grzejemy sprzęta. Fajnie, równiutko chodzi. Musi wilgoć odpalować. Jeszcze parę przejazdów i się dotrze. Bo już mniej kopci. W porównaniu z tym, co było wcześniej, to delikatnie teraz kopci na zimnym. Jeszcze parę przejazdów i się dotrze. Nie miał okresu docierania to właśnie wczoraj i dzisiaj będzie okres docierania. Kompresja wzrosła. No i cóż, no. Niech się rozgrzeje olej, żeby mi turbinę nie trafiło. I będziemy próbować. Zaraz jedziemy na górkę testową. Sprawdzić. No i co, no? Co więcej chcieć? Zobaczymy, czy to w ogóle jakoś moc ma. Czy daje ten boost w ogóle jakoś moc? Zrobimy takie porównanie na filmiku przed i po. Dobra, zakładamy racingowe rękawiczki. Czerwony musi kolor być. Bo to by nie było, jakby nie było czerwonych rękawiczek. Nie będziemy szalać, od razu mówię, na full gazie. No zobaczymy, ile to idzie. Bo nie chcę, jeszcze mam parę testów do zrobienia. Prędkość maksymalną i takie typu sprawy. Ponagrywać to na dwie kamerki. Feedback glider może wpadnie, to pomoże coś ponagrywać. Czerwony pokrowiec założyłem, żeby kamyczki nie, ten i pyły nie wciągało. No i cóż, no, no jedziemy. Mam nadzieję, że teraz będzie więcej widać. Chyba, że jeszcze bym zrobili małą modyfikację. Teraz się tak zastanawiam. Jeszcze chwila przerwy. Zobaczę, może wstawię jakiś zegar. Jakikolwiek, żeby było coś widać. Dobra, jakiś zegar mamy. On zakłamuje o pół bara, więc... Jak wskazówka coś drgnie, to już jest na pewno pół bara. A jak dojdzie do 1, no to będzie mieć 1,5. Bo sprawdzałem na kompresorze, dmuchałem tam do tego, do wężyka, no i jak było pół bara, to dopiero zaczynało się podnosić. No, gęstość wody, a powietrza jest trochę inna, więc bo to jest zegar do wody. Dlatego może. Bo to jest teraz za dużo trochę mocy.
5 koni. No tak biorąc pod uwagę, idzie jak 140. Powiem wam, że idzie pod górkę jak 140 pojemności. A 140 pojemności ma tak 12 koni. Czyli ten Loncin ma podobną moc. Sprawdzimy. Powiem wam, że Loncin bardzo lubi obciążenie. Bez obciążenia tak trochę wariuje. Ale jak jest obciążenie, to powiem wam, że idzie jak przecinak. Tu pod górkę nie gazuję na maksa, bo zawieszenie nie wyrabia w tym Loncinie. A nie chcę, żeby się złamał w pół. Nie wiem, jak wam pokazać ten dźwięk. Kurde, musiałbym gdzieś koło turbiny kamerkę zamontować, bo powiem wam, jest jak naprawdę w rasowym sprzęcie dźwięk. Mianowicie, jak przygazuję, chyci busta, odpuszczę, bo na początku myślałem, że coś z silnikiem, ale teraz jak się przysłuchałem, to jest właśnie dźwięk tej turbiny. Patrzcie, jak tutaj mi zaczął rzucać. Cały czas koło mnie lało dosłownie. Kurde, ten Loncin to lata, wam powiem. Tylko kwestia regulacji jeszcze gaźnika. Na razie się z tym nie będę bawił. Z gaźnikiem, bo... bo nie chce mi się na razie, tak wam szczerze powiem. Prawdopodobnie docelowo w tym Loncinie nie będzie turbiny. No niestety, zasmucę was. Docelowo w Loncinie turbiny nie będzie. No niestety, nie ukrywajmy. Loncin nie jest stworzony do zapierdzielania. No nie jest stworzony do zapierdzielania. Za twarde zawieszenie, jak się tym szybciej jeździ, to wszystko pęka, urywa się, więc strach tym jeździć szybciej. Do wolnej jazdy takiej wolnej jazdy po prostu, no to no nie ma problemu, no to fajnie jedzie. Ale do zapierdzielania, ojeju, to nie jest sprzęt do tego. Może sprawdzimy teraz na prosty, tak lekko przypierdzielę mu na gazie. Zobaczymy, czy dojdziemy na wskaźniku do 1 bara. Bo jak dojdziemy do 1 bara, to będzie prawdopodobnie 1,5. Bo jak mówiłem, przy połówce dopiero zaczyna wskazówka, musicie sobie dodać, bo dopiero jak jest 0,5 bara, zaczyna wskazówka się podnosić. Więc jak mieliśmy tutaj 0,5, to jest 1 bar już do ładowania. Więc ja już jestem zadowolony z tego. No i jeszcze muszę wam jakoś, nie wiem jak wam pokazać, może jak Pitbike Rider będzie nagrywał gdzieś z boku, będzie to słychać. Po prostu jak przygazuję, odpuszczę gaz nagle, to jest takie... Tak fajnie turbina, przez turbinę cofa busta, nie? Jak rasowy sprzęt. Fajnie, bo jest długi rollgas, bo wcześniej miałem krótki i myślałem, że się zabije. Ale tego niestety nie nagrałem, jak prawie w tuje wlądowałem, bo jak chwycił nagle bust. Nie byłem przygotowany, że teraz chodzi jak w busu. Uwaga, zobaczymy jak idzie. Moments later. Thank you.
no bo przy zmianie biegu słychać tylko, kurwa. Jak spuszczasz z gazu, to go nie słychać, tylko przy zmianie tam chyba z dwójki na trójkę najbardziej słychać, tylko jak się ten, jak nagle dostajesz czoło. A tak przy spuszczaniu z gazu chuja go słychać. Nie słychać tego takiego? Przy dwójce na, z dwójki na trójkę słychać tylko i nagle wchodzi dopiero na trzy. Słychać jak turbina zaświszczy. To jest maszyna. Sprawdzimy pod obciążeniem. Może się uda wstawić stacja. Chyba się pogrzało, kurwa. Daję, że zobaczę, czy w ogóle jakieś wizje. Czyż kurwa tym strach jechać, kurwa. A to nie musisz zrobić, że na to się tym przynajmniej. Ja pierdolę. Wiesz, tak. A co to ma? A, bo mi się śruba odkręciła, rozjebała dekę. Uwaga, test. Tylko, ej, wiesz. Nie podkręcaj. To jest dla względów bezpieczeństwa. Nie, serio ci mówię, bo prawie się wyjebał na tym kiedyś. Musi mieć luz. Pojechał. Nie, no powiem wam, że kurde, jak jest odpuszczenie gazu, to jest istna rzeźnia, kurde. Fajnie, fajnie chodzi. Ale nie lubi on niskich, nie lubi średnich obrotów. Po prostu kiedy przechodzi z podciśnienia na boost, wtedy się lekko dławi. Daj mu! Powiem wam, idzie przecinak. Idzie jak przecinak. Ze cztery konie na biedę daje. A tu sprzęt braciaka. Honda. Jaka mina. No i? Widać, że na wyższych obrotach chuja turbina tak na bardzo. Jak chuja? Ty go w ogóle nie wkręcasz. Wkręcę go. Na średnich obrotach chuja, że turbina się kręci i ciągnie, a w góry to już kurwa. Jakby się miała rozdrucyć zaraz. Nie. Ogólnie przy wyższym ciśnieniu to napierdala przez wszystkie dziury tutaj na dole. O to chodzi, że... Przy wyższych nie słychać, żeby ładowało coś. Ładuje, chłopie, tylko że słabo go wkręcasz. Weź mu wkręć na dwójce konkretnie i potem jak zmienisz bieg, to szarpnie. On go w ogóle nie wkręca. Za długo zmienia biegi i traci boost. Ejeju. Za długo zmienia bieg. To musi być milisekunda, kurde. Nawet mniej niż sekunda, żeby zmienić bieg. Pół sekundy to już jest za długo. Po prostu ucieka ciśnienie. Za mały bufor jest. O, teraz go fajnie wkręcił.
Powiem ci, wiesz co zauważyłem? Za długo zmieniasz biegi. No i właśnie wtedy ci przez to dopiero słyszysz, kurwa, jak ci świszczy, turbo. Wiem, że słyszę, jak mi świszczy, tylko że tracisz boosta i potem jak zmieniasz bieg, to ci go przydławia. No, ale ty chciałeś o to, żeby cię było słychać, kurwa, że się tuczę. Żeby było wyraźnie słychać, że właśnie trzeba go wkręcić do fulla, zmieniać dłużej i on wtedy zwalnia i dopiero zaczyna no się... No wiem, to. No wtedy to słychać, nie. Tylko, że mówię ci, że tracisz boost wtedy, nie? I dlatego gorzej idzie. A to chuj z tym, jak tu chodziło o to ci, żeby było słychać ten. No, ale jak, co, uwaga teraz, twoje podsumowanie, jest jakikolwiek boost, bo wszyscy mi mówią, że nie ma boosta, to nie robi żadnego boosta. Nie no, coś, kurwa, jakby nie robiło, to by ten, to by w ogóle nie chciał jechać. A jeździ teraz. Nie no, jedzie w miarę. Nie no, ze 4 konie powinno gdzieś przybyć, no, bo no, to... No, przecież, kurwa, tu widzisz, na dwójce, na małym gazie, to on jedzie, no bo coś, go, coś mu tam daje, no. Dół, na dole coś tam pompuje, no. A kurde, jak od niego są pozytywne oceny, to znaczy, że coś to daje, rzeczywiście. No i co, no i lącin turbo. Kurwa, tyle, że daje z dołu, bo tak jakby dawało tylko z góry, to chujowo. No nie, właśnie o to chodzi, ale właśnie mi o to chodzi, że turbina strasznie wcześnie wstaje. Trochę już mu daje z dołu i dlatego na dwójce tak na lekkim gazie jedzie. No. Nie, bo wszyscy mówili, że turbo dziura to będzie taka duża, że będę musiał cały gaz dać, żeby to się wkręciło, a wcale nie. Że no, znaczy, wystarczy trochę gazu i już zaczyna pompować. Sobie nie będziesz miał takiego, w dwusłowie byś miał bardziej laga, bo kurwa za słabo by dmuchał, kurwa, na niskich obrotach. No wiem, no wiem. A 400, kurwa, jednak trochę większa kompresja i bardziej to pozwala jej się rozkręcić na niskich obrotach. No i powiem wam, że musiałbyś, kurwa, potencjał u nas jest. Tam podjechać. Nie włączyłem nagrywania. Ja tak fajnie, tak fajnie ten się zbiera. Tak, ja później powiem, że akurat ci się złamał przede mną. To się złamie, no to co to? To jest gąci. I to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Podobało się? Łapeczka w górę. Nie podobało się? No to nie dawaj nic. Chcecie więcej? Zapraszam do poprzednich filmików. Chcecie więcej wiedzieć o turbo? Co to jest za turbo? Jak jest to zrobione? Tak samo zapraszam do poprzednich odcinków. Jest tam wszystko w miarę pokazane. No cóż, no ja uciekam. Bracia ucieka. Koniecznie subskrypcja. No i do następnego odcinka, standardowo. Na razie, trzymajcie się, hej! Schnitt! Schnitt! Wyłączaj już!